Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 10 października obchodziliśmy święto upamiętniające bitwę pod Chocimiem. Wykorzystam tę okazję do tego, aby zastanowić się, jak to się stało, że dzisiaj nie jesteśmy już dumnymi i wolnymi Sarmatami. Zapraszam. Oczywiście przyczyn zmian w naszej mentalności, w naszym charakterze, nas jako Polaków jest bardzo wiele. I nie odważę się tutaj sugerować, że jestem w stanie je wszystkie w sposób kompetentny i z całą pewnością pełny wymienić. Był to długi okres czasu pomiędzy rokiem 1621, pomiędzy wiekiem XVII a wiekiem XXI. Bez wątpienia rozbiory, bez wątpienia dwie wojny światowe, bez wątpienia okupacja sowiecka. To wszystko wywarło na nas bardzo głębokie piętno. Jak dokładnie to na nas wpłynęło, to jak wspomniałem, nie jest temat, który odważyłbym się o tak po prostu poruszyć. Natomiast jak najbardziej odważę się wskazać na pewien szczegół, pewien element, który moim zdaniem no właśnie wcale takim szczegółem nie jest, który odgrywa dużą rolę w tym, jak dzisiaj my jako polski naród wyglądamy. Otóż oczywiście XVII-wieczni obywatele Rzeczpospolitej również mieli swoje wady. I oczywiście ta XVII-wieczna Rzeczpospolita wcale nie jest idealnym przykładem, który można tak po prostu wziąć i sobie przełożyć jeden do jednego. Nie przez przypadek to właśnie ta Rzeczpospolita przecież upadła, została poddana rozbiorom. I tam były bardzo poważne problemy i ci nasi rodacy, nasi przodkowie popełnili ogromne błędy. Natomiast bez wątpienia można zauważyć, że byli oni inni, że byli to naprawdę niezłomni wojownicy. Jeśli spojrzymy chociażby na Chodkiewicza, na dowódcę wojsk właśnie w obronie Chocimia, to widzimy, że był to człowiek zupełnie inny, człowiek, jakiego dzisiaj być może ciężko byłoby znaleźć. Jeśli spojrzymy na ten nasz sarmacki etos rycerski, to faktycznie ci ludzie byli inni niż my jesteśmy dzisiaj i to jest zupełnie oczywiste. Natomiast bez wątpienia można dostrzec pewną różnicę, która jest bardzo na naszą niekorzyść. Oni byli ludźmi wolnymi i silnymi. Nawet jeśli popełniali ogromne błędy, nawet jeśli ich umiłowanie wolności po części przynajmniej doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej, to mimo wszystko to byli ludzie niezłomni. To byli ludzie, którzy dokonali największych militarnych cudów w historii w ogóle naszej części Europy, a kto wie, czy nie w ogóle Europy. Husaria, która dokonywała tych wielkich, niezwykłych cudów, można powiedzieć, militarnych, te wielkie zwycięstwa, chociażby pod Chocimiem, oczywiście również pod Wiedniem. Jak to się stało, że wtedy pod Chocimiem nasi przodkowie obiecywali konającemu Chodkiewiczowi, że będą walczyli do ostatniego człowieka, do upadłego, że obozu nie poddadzą, że nie skapitulują. Jak to się stało, że oni byli niezłomni, silni i niezłomni, a my dzisiaj, no właśnie, jacy my dzisiaj jesteśmy? Czy gdyby dzisiaj nasi sarmatcy przodkowie stanęli tutaj przed nami i spojrzeli na nas, czy oni by rozpoznali w nas potomków tych dumnych, wolnych rycerzy? Moim zdaniem mogłoby być im trudno. Jedna z przyczyn tego to moim zdaniem niewystarczający stopień opanowania cnoty męstwa. Przeciętnie w polskim narodzie. Cnota męstwa pozwala na to, aby pokonać przeciwności i wytrzymać w tych przeciwnościach, w tych trudnościach, których pokonać nie potrafimy. Dwa akty cnoty męstwa: agere et suscinere. Działać
pokonać to, co można pokonać i wytrzymać w tym tej trudności, której pokonać się nie da. Czy dzisiaj, gdy spojrzymy na nas jako na całość, oczywiście, że są skrajności pozytywne i skrajności negatywne, ale czy dzisiaj, gdy spojrzymy na całość, naprawdę mamy wrażenie, że my jako naród potrafimy raz, że rozpoznać to, co faktycznie jest dla nas niebezpieczne, potrafimy racjonalnie ocenić rzeczywistość, później czy potrafimy podejmować działania do tego, żeby pokonać jakieś przeciwności, czy jako naród, jako całość, czy jako jednostki, czy potrafimy wytrwać w trudnościach, czy może raczej żyjemy tak z dnia na dzień, jak się pojawia jakaś trudność, to raczej skłonni jesteśmy do tego, żeby albo porzucić złożone zobowiązania, albo porzucić walkę po jakiejś tam pierwszej próbie. Raczej przeciętnie tej cnoty męstwa jako naród zbyt wiele nie posiadamy. Bez wątpienia pewnym świadectwem tego jest niestałość rodzin, niestałość małżeństw, rozpadające się małżeństwa. Ten współczynnik cały czas rośnie, goniąc nieubłaganie Europę Zachodnią. W Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to jest już 30% małżeństw, które się rozpada przeciętnie, znaczy mniej więcej 30%. O czym to świadczy? No między innymi o tym, oczywiście przyczyny mogą być bardzo różne w każdym przypadku, może być to trochę inna przyczyna, natomiast bez wątpienia przynajmniej po części świadczy to o tym, że uroczyście dane słowo już nas jakoś tak bardzo nie zobowiązuje, że dochowanie uroczyście złożonego ślubowania nie jest aż tak wielką wartością. Jest to, może to wynikać w jakiejś mierze właśnie z braku cnoty męstwa. Znowu, przyczyn pewnie można by było podać bardzo wiele. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo konkretną przyczynę, która moim zdaniem jest poważnym problemem teraz w naszym obecnym polskim społeczeństwie. Mianowicie kwestia wychowania, czy też samowychowania i przede wszystkim posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest to cnota, która chyba jest jedną z mniej zrozumianych cnót. O co chodzi w cnocie posłuszeństwa? Zacznijmy od tego, że posłuszeństwo, jak każda cnota, polega na tym, żeby wyrobić w sobie jakiś dobry nawyk, jednocześnie świadomie i dobrowolnie ten nawyk akceptować, chcieć. Gdy mamy tylko i wyłącznie jakiś nawyk, nie jest to jeszcze cnota, jest to po prostu przyzwyczajenie, jest to coś, co można wytresować. Natomiast gdy człowiek świadomie i dobrowolnie chce, widzi, że ten nawyk jest czymś dobrym, chce go praktykować, chce go wypracować, świadomie i dobrowolnie chce właśnie tej czynności, chce wyrobić w sobie pewne przyzwyczajenie, wtedy możemy mówić o cnocie. Cnota posłuszeństwa jest to cnota, która sprawia, że jesteśmy w stanie poddać naszą wolę pod wolę przełożonego w tym zakresie, w jakim posiada on autorytet. A więc obowiązuje ono wobec przełożonego, wobec kogoś, kto ma wobec nas jakiś autorytet. Wobec rodzica, wobec nauczyciela w szkole, wobec władzy państwowej, wobec władzy kościelnej. Jednak wobec każdej władzy w tym zakresie, w jakim posiada ona autorytet. I tutaj są rzeczy, wobec których żaden człowiek autorytetu nie ma. Nikt, żadna władza ziemska nie może nam nakazać, żeby popełnić jakiś grzech. I jeśli jakikolwiek autorytet spróbuje to zrobić, wtedy nadużywa swojej władzy i wtedy trzeba powiedzieć, że należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli jakakolwiek władza próbuje nas zachęcić do czegoś, co nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami, mamy nie tylko możliwość nieposłuchania, mamy ścisły obowiązek okazać posłuszeństwo prawu Bożemu. Do tego tematu sobie jeszcze zaraz wrócimy, ale najpierw wyjaśnię, dlaczego posłuszeństwo ma ogromny wpływ na rozwój również cnoty męstwa. Dlaczego właśnie posłuszeństwo sprawia, że człowiek staje się wolnym i silnym człowiekiem? To się może wydawać paradoksalnie, bo nam posłuszeństwo może się kojarzyć raczej właśnie z jakąś niewolą, tak? Raczej z brakiem wolności niż z wolnością i siłą.
Otóż, gdy uczymy albo siebie, albo młodego człowieka, którego wychowujemy, gdy uczymy go posłuszeństwa poprzez wyrabianie tego nawyku wykonywania tych poleceń, które odpowiedni autorytet w ramach swoich kompetencji, swojego autorytetu wydaje. Gdy uczymy czy nas samych, czy drugiego człowieka takiego zachowania, uczymy nas, czy też innych poddawania naszych zachcianek, poddawania naszej woli pod ocenę drugiego człowieka, a pośrednio pod ocenę Pana Boga, jeśli jest to faktycznie prawdziwy autorytet, to znaczy gdzieś ktoś, kto zajmuje jakieś miejsce w jakiejś hierarchii i on wydaje polecenia w ramach swojego autorytetu, w ten sposób człowiek jak najbardziej pośrednio jest posłuszny samemu Panu Bogu. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że człowiek uczy się w ten sposób nie podążać za swoją zachcianką, tylko podążać za czymś, co przychodzi tutaj z zewnątrz. Ale później, gdy człowiek wyrobi sobie ten nawyk i zrozumie, że to jest dobre, zobaczy, że to działa tak zewnętrznie, przynosi dobre owoce, ale również, że to daje mi osobiście siłę do tego, żeby pokonywać swoje zachcianki. I człowiek tak świadomie i dobrowolnie pracuje, wyrabia w sobie ten nawyk. Dziecko najpierw małe trzeba po prostu uczyć poprzez pouczenia, poprzez kary i nagrody, wyrabiać w nim to posłuszeństwo i później starać się wypracować również zrozumienie tego, dlaczego to jest dobre, dlaczego dobrze jest być posłusznym. To nie ma nic wspólnego z jakimś intelektualizowaniem w wychowaniu. Pojawiały się takie zarzuty, gdy wcześniej o tym mówiłem, że to nie ma co tłumaczyć, trzeba po prostu wymagać. Ten model wychowawczy nie ma nic wspólnego z katolicką etyką wychowawczą. W katolickiej etyce wychowawczej chodzi o wypracowanie cnót. A cnota zawsze zakłada, że człowiek rozumie i że coś jest dobre i świadomie chce uczestniczyć w tym procesie. Świadomie chce wypracować w sobie jakąś cnotę. I oczywiście małe dziecko będzie chciało po prostu wtedy, gdy rodzice mu wskażą, że to i to trzeba robić. Natomiast im człowiek jest starszy, tym bardziej potrzebuje sam zrozumieć przyczyny, dlaczego coś jest dobre. I dlatego wychowanie zawsze musi zawierać te dwa elementy. Z jednej strony wyrabianie tych dobrych przyzwyczajeń poprzez pouczenia, kary i nagrody. Z drugiej strony tłumaczenie, wyjaśnianie, pokazywanie, dlaczego wypracowanie danej cnoty jest czymś dobrym, czymś rozwojowym, czymś szlachetnym. Więc taki człowiek, który tego się nauczył, nauczył się nie podążać za swoją zachcianką i podążać za tutaj głosem zewnętrznym, ale też głosem własnego rozumu. I taki człowiek, gdy później stanie przed dylematem dochować złożonego, danego słowa, złożonej obietnicy, czy pójść za swoją zachcianką chwilową, taki człowiek, który wyrobił sobie to przyzwyczajenie do posłuszeństwa, będzie miał siłę, żeby spełnić swój obowiązek. To jest tajemnica siły tych naszych sarmackich przodków. Oni byli wychowywani w dyscyplinie, oni byli wychowywani w ten sposób na silnych ludzi, na ludzi, którzy panowali nad sobą, bo nawykli do podążania za głosem rozumu ostatecznie. Paradoksalnie właśnie poprzez poddanie swojej oceny w rzeczywistości przez posłuszeństwo człowiek uczy podążać się za rozumem. Znowu przejawia się tutaj znany również z Ewangelii paradoks. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto chce zachować swoją wolę i nie poddać się pod posłuszeństwo, straci swoją wolę, bo stanie się niewolnikiem swoich zachcianek. Kto nie opanuje tej woli, nie wypracuje, jak do siły w rękach, jak siły w mięśniach, nie wypracuje przez ciężką pracę tej siły do tego, żeby panować nad swoimi zachciankami, wtedy, gdy przyjdą silne emocje, on nie będzie miał siły, żeby podążyć za tym, co zrobić trzeba. Jak ci nasi przodkowie pod Chocimiem, gdy oni obiecywali swojemu dowódcy, że do ostatniego człowieka będą walczyć o tą twierdzę, że nie poddadzą jej w haniebny sposób. Oczywiście tam później trwają rokowania pokojowe i zostaje zawarty pokój, natomiast pokój niezwykle korzystny właśnie dlatego, że nasi przodkowie się nie poddali. I tak właśnie postępuje człowiek, który nauczył się posłuszeństwa. Dlatego i my uczmy się posłuszeństwa i uczmy tych, którzy są nam powierzeni, prawdziwego posłuszeństwa. Wyrabiajmy ten nawyk do tego, żeby podążać za tymi przykazaniami, które przychodzą od jakiegoś autorytetu w ramach jego kompetencji. I tutaj
warto, myślę, że zwrócić uwagę na to, jak często dzisiaj mówi się o posłuszeństwie w kontekście życia kościelnego wobec tych wszystkich, którzy krytykują to, co się dzieje teraz w Kościele, po Soborze. Mówi się, że ale oni są nieposłuszni. Otóż ludzie, którzy zarzucają Bractwu Świętego Piusa X nieposłuszeństwo, raczej wydaje mi się, że rozumieją to posłuszeństwo nie jako cnotę posłuszeństwa, tylko jako ślepe posłuszeństwo. Jak, na czym polega ślepe posłuszeństwo? Ano na tym, że jeśli mamy władzę, na dodatek prawowitą władzę, no to trzeba jej być posłusznym, po prostu. Taka postawa prowadzi do donosicielstwa, jeśli mamy do czynienia na przykład tak, z władzą okupacyjną, no trzeba jej być posłusznym, no to współpracuje z taką władzą, a nakazuje ona coś złego, na przykład wydawanie ludzi, którzy są patriotami. Taka postawa prowadzi, to jest postawa również żołnierza, który dokonuje jakichś zbrodni wojennych, dlatego że mu tak po prostu nakazano. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z cnotą posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa zawsze ma pewną konkretną hierarchię. Przede wszystkim posłuszeństwo wobec Pana Boga, później wobec całej konkretnej, też ludzkiej hierarchii. I teraz człowiek nie może powiedzieć, że jest posłuszny jakimś ziemskim autorytetom, jeśli one nakazują cokolwiek przeciwko Bożemu prawu. I tak, jeśli dzisiaj hierarchia kościelna zobowiązuje swoich kapłanów do tego, żeby obchodzili na przykład dni islamu i zakazuje im cokolwiek złego na ten temat powiedzieć, w jakikolwiek sposób te dni islamu skrytykować. Taki kapłan ma ścisły obowiązek się takim poleceniom sprzeciwić. Jest to ewidentnie niezgodne z tym, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi. On jest tą drogą, prawdą i życiem. On jest tą bramą, która prowadzi do owczarni. Tylko przez Niego można wejść. W żadnym innym imieniu zbawienia nie mamy. Natomiast gdy Kościół, instytucja ustanowiona, żeby ludzi do zbawienia prowadzić, świętuje, uroczyście obchodzi dni islamu, sugeruje, że islam również jest drogą do zbawienia. Nawet jeśli, może bezpośrednio, w samych deklaracjach to jeszcze nie pada, choć jest bardzo blisko, tak? Bo gdy się mówi, że właśnie w innych religiach też są te ziarna prawdy i one też są dobre, tak? Gdy się mówi, że one też są dobre, co to znaczy, że są dobre? No to znaczy, że do celu prowadzą. To znaczy, że w jakimś stopniu do zbawienia prowadzą. Otóż nie. Pan nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A więc wszystkie religie, które odciągają od Pana Jezusa, które nie przekazują nauczania Pana Jezusa, nie są dobre. Oczywiście, że zawierają elementy prawdy. Każdy grzech zawiera dobre elementy. Nie ma czystego zła tutaj na tej ziemi. Nie ma w ogóle czystego zła, bo czyste zło nie istnieje, dlatego że byt jest już dobry. Jeśli coś jest, no to jest już dobre. I oczywiście każda religia będzie miała elementy dobre. I oczywiście, że każdy człowiek otrzymuje łaskę potrzebną do zbawienia, jeśli szczerze szuka prawdy, a nie udaje mu się do niej dotrzeć, to może być zbawiony, nawet jeśli tutaj na ziemi nie był widzialnie członkiem Kościoła katolickiego. Tak, ale to nie zmienia faktu, że na przykład islam jest religią złą, religią, która do zbawienia nie prowadzi. Wynika to bezpośrednio z nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa i każdy kapłan ma obowiązek to głosić. I nawet jeśli papież przyjdzie i osobiście mi nakaże głosić coś innego, to go nie posłucham, bo trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc pamiętajmy o tym, że prawdziwe posłuszeństwo, cnota posłuszeństwa jest tajemnicą siły. To właśnie poprzez wypracowanie tej cnoty nasi przodkowie byli wolnymi i silnymi ludźmi. Bo żeby być wolnym człowiekiem, trzeba przede wszystkim panować nad sobą. I człowiek uczy się panować nad sobą właśnie poprzez posłuszeństwo. Dlatego i my sami praktykujmy posłuszeństwo wobec Kościoła. Wobec Kościoła, wobec tego, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Wobec tradycyjnej, na przykład praktyki pokutnej, postnej Kościoła, to jest również rodzaj posłuszeństwa, pod które się poddajemy. Nie jesteśmy ściśle zobowiązani dzisiaj zachowywać na przykład suchych dni. Natomiast jak najbardziej
poddając się pod nie, właśnie świadomie i dobrowolnie praktykujemy posłuszeństwo wobec tego, co Kościół wcześniej praktykował, nauczał, co było zbawienne, co czyniło naszych przodków również silnymi ludźmi. Wypracowujmy w nas tą cnotę i również w tych osobach, które nam zostały powierzone. Jeśli jesteśmy rodzicami, wychowawcami, pamiętajmy, że jeśli chcemy, żeby ten młody człowiek był w przyszłości wolnym i silnym człowiekiem, to właśnie teraz trzeba go uczyć prawdziwego posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.